W bursie szkolnej Caritas diecezji toruńskiej w Grudziądzu odbyła się konferencja Bezpieczeństwo międzynarodowe a demokracja, zorganizowane przez Grudziądzką Szkołę Wyższą. Głównym gościem był znany autorytet z dziedziny obronności, profesor Stanisław Koziej, generał brygady w stanie spoczynku, obecny szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego. W trakcie dyskusji padły zadane przez uczestników spotkania aktualne pytania związane z przyłączeniem WZU do spółki Bumar. Poza profesorem Stanisławem Koziejem referaty wygłosili Sławomir Dębski, wykładowca Grudziądzkiej Szkoły Wyższej oraz magister Michał Drgas, który zaprezentował badania nad wpływem poziomu demokracji na świecie a ilością konfliktów. Zaprezentowane badania przeprowadzone przez doktoranta w Katedrze Międzynarodowych Stosunków Politycznych UMK w oparciu o metody stosowane często w krajach, gdzie nauki polityczne są bardziej zekonomizowane, inaczej niż w Polsce, gdzie dominuje podejście humanistyczne. Nasza uczelnia w dniu dzisiejszym realizuje konferencję naukową pod tytułem Bezpieczeństwo międzynarodowe a demokracja. Temat konferencji nie jest przypadkowy, związany jest on ściśle z tymi informacjami, które docierają do nas poprzez media. Informacji jest wiele, dotyczą zagrożeń różnego rodzaju w zakresie bezpieczeństwa. Wobec tego podjęliśmy wyzwanie. Pracownicy naukowi przygotowali referaty. Naszym szczególnym gościem będzie pan minister, szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego, jako uczestnik bezpośrednio podejmowanych decyzji w tym zakresie, zarówno w skali narodowej, czyli naszego państwa, jak i w skali międzynarodowej. Będzie tutaj prezentował nam informacje bieżące dotyczące tego zakresu działań i też będzie udzielał odpowiedzi na pytania, co jest wyjątkową okazją nie tylko dla osób zainteresowanych problematyką, ale dla wszystkich mieszkańców. Jest to cykl konferencji poświęconych zagadnieniom, które w sposób bieżący są w zainteresowaniu społeczeństwa. Wychodzimy tu z inicjatywą, aby dotrzeć do społeczeństwa z informacjami nie tylko ogólnymi, ale osiągnięciami w dziedzinie nauki oraz umożliwić przy okazji spotkanie z decydentami i przeprowadzenie z nimi rozmów. Jeszcze takie pytanie, referaty czego będą dotyczyły może? Referaty dotyczą między innymi problematyki dylematów współczesnego stanu bezpieczeństwa. Ten referat to ma w przygotowaniu pan minister. W zakresie bezpieczeństwa też przygotował referat naukowiec z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika. Jego temat on zacytuje, bo jest dość długi. Ja natomiast przygotowałem referat dokładnie w tematyce naszego spotkania Bezpieczeństwo międzynarodowe a demokracja i będę się tu odnosił do tych aspektów. Panie ministrze, panie generale, świat się zmienia i nowe zagrożenia tutaj zaczynają występować. W świecie bezpieczeństwa międzynarodowego przechodzimy, że tak powiem, ze sfery takiej realnej do sfery wirtualnej, o której pan dzisiaj wspominał. No tak, to jest chyba najważniejsze wyzwanie, najważniejsza zmiana jakościowa, która już się rozpoczęła, która będzie przybierała coraz większego tempa, to jest zapewnienie bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni. To jest zorganizowanie się w tym nowym wymiarze, w jakim ludzkości przychodzi działać, w tym także w Polsce, a mianowicie w cyberprzestrzeni, w przestrzeni wirtualnej. Ja stawiam taką tezę, że w tej przestrzeni napotykamy wszystkie zagrożenia, wszystkie szanse, wszystkie ryzyka, wszystkie wyzwania analogiczne do tych, z którymi mamy do czynienia w geoprzestrzeni, w tej tradycyjnej. I w związku z tym, tak jak ludzkość musiała nauczyć się przez wieki całe zapewniać sobie bezpieczeństwo w świecie realnym, w geoprzestrzeni, tak teraz stoimy na progu w podobny sposób zorganizowania się w tej cyberprzestrzeni. A to oznacza nie mniej więcej tylko wykonanie pewnej takiej pracy myślowej dotyczącej, jakie interesy, jakie cele w tej cyberprzestrzeni chcemy osiągać. Co może nam tam zagrażać, a co pomagać w osiąganiu tych celów. Jaka powinna być strategia działania, jakie metody, jakie sposoby powinniśmy stosować, jakie operacje prowadzić. No i wreszcie, jakie środki, jakie systemy powinniśmy rozwijać, aby te działania ochronne i obronne w cyberprzestrzeni realizować. Myślę, że trzeba rozpocząć od opracowania po prostu
strategii cyberbezpieczeństwa Polski. Czy tak powszechnie znani, nazywani pospolicie hakerzy, przestępcy, powiedzmy cyberprzestępcy, nie są krok przed naszym państwem? Pokazały to zdarzenia zeszłoroczne. No, przeważnie tak bywa, że zagrożenia pojawiają się szybciej niż sposoby reagowania na nie, a tym bardziej, że w cyberprzestrzeni tak naprawdę najważniejsza jest myśl. Nie potęga, nie ogrom, nie siła jakaś, nieważne czy jest to supermocarstwo, gigant światowy w postaci Stanów Zjednoczonych, czy a po drugiej stronie jest pojedynczy człowiek, który potrafi coś wymyślić i jest równym partnerem dla takiego ważnego, takiej ważnej potęgi. W cyberprzestrzeni nie ma tak tradycyjnie mierzonej siły, jak jest w geoprzestrzeni. Stąd też mamy do czynienia właśnie z takimi zachowaniami czy atakami nawet pojedynczych, nawet amatorów zupełnie, którzy stwarzają bardzo poważne problemy. Rola Ameryki tutaj maleje, rola Europy w pewnym sensie w naszym tutaj lokalnym otoczeniu rośnie. Tutaj przykład chociażby Francji ostatnio, kilkakrotnie zaangażowanej w różnego typu konflikty. Ale chciałem spytać o Polskę, bo Polska też tu miała, uczestniczyła w pewnej inicjatywie tworzenia takich jakby zaczątków sił zbrojnych europejskich, prawda? No tak, Polska jest członkiem Unii Europejskiej, jesteśmy członkiem NATO i z tej racji znaczenie naszej aktywności dla Europy jest istotne. Najważniejsze jest to, abyśmy kreowali kształtowanie się tych organizacji, takich jak NATO i Unia Europejska, z punktu widzenia własnych potrzeb, własnych interesów narodowych, aby to były organizacje, które nie tylko są dobre w sensie ogólnym, ale są dobre, pożyteczne z naszego punktu widzenia. Polska ma do odegrania istotną rolę. Jesteśmy ważnym członkiem na przykład w ramach Trójkąta Weimarskiego, gdzie razem z Niemcami i z Francją rozmawiamy o różnych sprawach. Działamy aktywnie w ramach Grupy Wyszehradzkiej. W tym roku Polska przewodniczy w tej Grupie Wyszehradzkiej. Polska, Czechy, Słowacja, Węgry. Tworzymy tutaj jakby grupę państw o bardzo podobnych interesach. Jesteśmy bardzo dobrym partnerem dla Ukrainy. Ukraina, jak wiemy, jest tutaj znaczącym czynnikiem tego, jak w ogóle bezpieczeństwo Europy będzie wyglądać. W związku z tym Polska jest takim aktywnym podmiotem i zwłaszcza jeśli idzie o strategię działania NATO i Unii na kierunku wschodnim, jesteśmy liczącym się udziałowcem wypracowywania koncepcji i planów działania. Już ostatnie pytanie. System rakietowy, tutaj budzący sporo kontrowersji ze względu na dużą wartość, że tak powiem. Czy Biuro Bezpieczeństwa, prezydent już doprecyzowali, już przeforsowali, że tak powiem, finansowo tą kwestię w rządzie? Tak, już to w rządzie. Mało tego, Sejm już to również tę ustawę uchwalił. W tej chwili ta ustawa jest w Senacie. Parę dni temu Senacka Komisja Obrony Narodowej dyskutowała nad tą ustawą i również zdecydowała się ją poprzeć, więc mam nadzieję, że gdzieś w przeciągu około miesiąca ta ustawa ostatecznie zostanie przez pana prezydenta podpisana, a to będzie oznaczało stworzenie finansowych podstaw do praktycznej realizacji tego najważniejszego priorytetu modernizacji naszego wojska. Czy więcej demokracji to również większe bezpieczeństwo? Tak jest. Więcej demokracji to i większe bezpieczeństwo, bo demokracja w swoim centrum mieści reguły dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa. Ideologowie i twórcy demokracji wychodzili z założenia, że istnieją dwie możliwości zagrożenia i dwa rodzaje bezpieczeństwa, które musi zapewnić państwo posiadające ustrój demokratyczny. Państwo posiadające taki ustrój musi zapewnić w pierwszym rzędzie bezpieczeństwo czyli od zagrożeń. I tutaj rzeczywiście, jeśli chodzi o zagrożenia, wymienia się militarne, ale wymienia się też zagrożenia wewnętrzne, czyli zagrożenia od na przykład nadużyć urzędniczych, tak? Lub te podobnego rodzaju. Państwo musi tego rodzaju bezpieczeństwo zapewniać, a instytucje powołane w tym celu muszą realizować swoje cele, biorąc i uwzględniając szczególnie relacje wynikające z ustroju. A w Polsce mamy ustrój demokratyczny,
demokratyczny. Jaki to ustrój demokratyczny? Bezpośrednie zapisy w Konstytucji nas informują. Władztwo w państwie należy do narodu. I władztwo to ugruntowane jest także regułą dotyczącą godności. Tak? Godność człowieka jest niezbywalnym i absolutnie podlegającym wszelkim formom ochrony prawem każdej jednostki. To są dwa decydujące elementy. Jeżeli demokracja ma istnieć i ma funkcjonować, ma w Polsce przynosić i zapewniać bezpieczeństwo, to relacje między społeczeństwem muszą być konsekwencją tych reguł. Czy te reguły są zapewniane, czy te reguły są gwarantowane, każdy powinien ocenić sam. Zastosował pan dosyć ciekawy instrument, jakim są metody ilościowe do nauk humanistycznych, że tak powiem. Badanie tutaj wpływu demokracji na ilość konfliktów w świecie. Tak, rzeczywiście są to na pewno metody nietypowe z polskiej perspektywy. Jednak w Polsce właśnie dominują te podejścia humanistyczne, natomiast są to metody często stosowane chociażby w Stanach Zjednoczonych, gdzie nauki o polityce są dużo bardziej zekonomizowane. I właśnie w Stanach Zjednoczonych te metody są, można powiedzieć, powszechnie stosowane do tego typu badań. Jakie wnioski tutaj wychodzą? Czy faktycznie ten wzrost demokracji powoduje spadek tych konfliktów? No, wnioski są, można powiedzieć, zaskakujące. Oczywiście można powiedzieć, że w sytuacji, gdy mamy do czynienia z dwoma państwami demokratycznymi, to ryzyko powstania konfliktu zbrojnego, czy też innych tego typu zachowań jest niewielkie. Natomiast jeżeli rozważymy ten problem w trochę inny sposób, to znaczy, czy promowanie demokracji na świecie sprzyja, czy też sprawia, że globalnie mamy do czynienia z mniejszą liczbą konfliktów, okazuje się, że nie. Więc to może wydawać się trochę bardziej zaskakujące. A jakie wnioski może z tego płyną? Dlaczego tak jest? No, jest to trudne do wyjaśnienia, chociaż dotychczasowe badania dostarczają nam pewnych przesłanek, które mogą stanowić niejako przyczynę takiego procesu. Mianowicie chodzi o to, że na świecie mamy nadal do czynienia z zbyt małą liczbą państw demokratycznych, w związku z czym demokratyzacja powoduje przede wszystkim to, że na świecie dochodzi do kontaktów w głównej mierze między państwami demokratycznymi a niedemokratycznymi. I wówczas te kontakty już nie są tak bardzo pokojowe jak między państwami demokratycznymi i demokratycznymi. Paradoksalnie, jak wynika z różnych badań, są one bardziej konfliktogenne niż relacje między państwami niedemokratycznymi i niedemokratycznymi, gdzie na przykład nie mamy takich zachowań jak wojna prewencyjna czy próba zmiany reżimu politycznego, próba demokratyzacji. Czyli te kraje trzeciego świata, izolacja w tym sensie następuje, tak? Nie do końca. To znaczy, można powiedzieć, że te działania demokratyzujące na razie nie przynoszą spodziewanych rezultatów, to znaczy nie przyczyniają się do globalnego spadku liczby czy też skali wykorzystania przemocy w stosunkach międzynarodowych, natomiast prawdopodobnie będą powodować to w przyszłości, kiedy państw demokratycznych będzie wystarczająco dużo i dominujące na świecie relacje będą właśnie między państwami demokratycznymi a demokratycznymi, a nie między państwami demokratycznymi i niedemokratycznymi.